Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku tej naszej serii dotyczącej Wikipedii. Dzisiaj udało mi się do mikrofonów w różnych częściach świata zaprosić dwoje inżynierów. A są to dr Anna Chrobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan inżynier Krzysztof Natusiewicz, który jest na kabatach w tej chwili, zdaje się, tak? Zgadza się. Dzień dobry. Niby to jest blisko, ale jednak no, kawał drogi, korki już się zaczęły, także niełatwo byłoby dojechać, a technologia nam pomaga w tym, żeby połączyć się zupełnie zdalnie. No i co ciekawe, pani doktor Anna Chrobry sama zgłosiła chęć wystąpienia w tym podcaście Jak Wikipedia zmienia świat i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten kontakt, dlatego że ja już szykując kolejne odcinki szukałem właśnie kontaktu do osób, które edytują Wikipedię, albo wspierają, albo poszukują różnych możliwości zastosowań Wikipedii. No i chciałbym się zapytać właśnie może najpierw panią, jak to się stało, jak wyglądał pani pierwszy kontakt z Wikipedią? Oczywiście mój pierwszy kontakt z Wikipedią był związany z tym, że korzystałam z normalnej encyklopedii, prawda? Więc kiedy się dowiedziałam, że jest jakaś taka wersja digitalna, bardzo chciałam dowiedzieć się, co tam jest. I zobaczyłam, że to naprawdę jest fantastyczne źródło wiedzy. No i to musiało być bardzo dawno temu. W różnych językach. To musiało być bardzo dawno temu. No powiem szczerze, że pomimo tego, że studiowałam fizykę i zajmuję się różnymi tematami kosmicznymi, miałam bardzo późno kontakt z Wikipedią. Taka jest prawda. Czyli w którym to roku mniej więcej było, bo coś nam przerwało troszeczkę? Może 2010. I wtedy czego pani szukała? Pamięta pani, co to było za poszukiwanie pierwsze, czy pierwsze hasło, które pani przeczytała? Myślę, że to na pewno było związane z moimi badaniami związanymi z doktoratem. Kiedy ja zaczynałam mój doktorat, nie do końca wiedziałam wiele na temat badań, które będę przeprowadzać. Chciałam dowiedzieć się więcej na ten temat i oczywiście zaczęłam googlować wtedy. Oczywiście też chciałam wiedzieć więcej, co jest napisane w innych językach. Być może byłoby więcej treści w innych językach niż tylko po polsku. Więc to były peroxy radicals. Rodniki. Co to było? Rodniki. Rodniki. Są takie substancje chemiczne, które są w atmosferze i które są odpowiedzialne za procesy oczyszczania atmosfery. I czy była pani zawiedziona wtedy? 2010 rok to tak, no, że tak powiem, młodsza niż starsza była Wikipedia wtedy. Powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona. Byłam bardzo zaskoczona, jak bardzo wiele ważnych takich informacji było tam. No i wtedy tak właśnie dowiedziałam się, że też wielu moich profesorów korzysta z Wikipedii, kiedy chce sprawdzić jakieś informacje na szybko i taką zdobyć kapsułkę po prostu wiedzy na dany temat. A dzisiaj łączymy się z panią i jest pani w Niemczech, w Bremen. Tak, dokładnie. Mieszkam i pracuję w kosmicznym mieście Bremen. Aha. I co tam pani robi? Czy to jest praca bardziej naukowa, czy bardziej właśnie inżynierska? Jak to wygląda? Jeżeli o mnie teraz chodzi, to już nie wykonuję pracy naukowej, ale bardziej się skupiam na różnych inżynierskich projektach i bardziej związanych z managementem projektu. Ostatnio skupiam się ponownie, wróciłam ponownie do projektu Artemis, rakiety, która ma w 2025 roku na swojej pokładzie zanieść pierwszą kobietę na Księżyc. Ta długa wyprawa to już jest planowana, tak? Bo ja myślałem, że to jeszcze jest w dalekiej przyszłości. Jeżeli chodzi o taką misję z ludźmi na pokładzie, no to planuje się w 2025. A jeżeli chodzi o pierwszy start tej rakiety, niestety nie odbył się kilka dni temu, został przesunięty i być może pod koniec września rakieta wystartuje. A rozmawiamy... Taka rakieta testowa.
a rozmawiamy w 2022 roku. Jest wrzesień, połowa września, można powiedzieć, prawda? Więc tak, rzeczywiście ten start był przesuwany i to no nie należy się dziwić, bo to są bardzo, jak jest jakikolwiek powód, żeby przesunąć, to lepiej przesunąć niż wystartować, prawda? Bo nie może być takiej presji, pod taką presją wykonywane tak poważne zadanie, prawda? Na pewno. Z jednej strony wiemy o tym, że nie ma tam ludzi na pokładzie, ale z drugiej strony działamy tak, jakby byli ludzie i musimy zachować wszelkie standardy, które zapewnią im bezpieczeństwo w czasie startu, lotu i powrotu na Ziemię. Ale z drugiej strony myślę, że też jest troszeczkę presji też, gdyż program ma już troszeczkę opóźnienia i chcielibyśmy jak najszybciej mieć możliwość, żeby przetestować różne systemy, różne procesy. Niestety na Ziemi nie mamy takiej możliwości, aby przetestować wszystkie warunki i wszystkie procesy, które zachodzą w czasie startu lotu, w czasie lotu. Różne testy wykonujemy osobno, po kolei, pod różnymi względami jest testowana rakieta, czy termicznie, czy strukturalnie, ale no nie jesteśmy w stanie tutaj wykonać testu, który na 100% odda warunki, jakimi będzie właśnie poddana rakieta i chcielibyśmy jak najwięcej i jak najszybciej zdobyć właśnie takie informacje. Panie Krzysztofie, pan jest pracownikiem firmy Kreotech w Polsce, która jest taką polską agencją kosmiczną. To znaczy, to jest firma, która też ma ambicje, żeby swoje rakiety strzelać, prawda, w kosmos. No, myślę, że nie do końca agencją kosmiczną. My byśmy chcieli być takim polskim Boeingiem albo Airbusem, aha, który dla tej polskiej agencji kosmicznej będzie projekty kosmiczne realizował. I w tym momencie już kilka takich projektów realizujemy. Pierwszy satelita, mikrosatelita polski ma się znaleźć na orbicie pod koniec przyszłego roku. To jest projekt Eagle Eye. Oko orła. W tym rozumieniu. Tak. Rozumiem. Co będzie realizował ten satelita? To jest satelita obserwacyjny Ziemi. Będzie po prostu robił zdjęcia z niskiej orbity ziemskiej. Początkowo to będzie 500 km wysokości. Docelowo ma zejść do wysokości 350 km. Docelowo ma osiągnąć rozdzielczość zdjęć do 1 metra. Czyli taki piksel będzie wielkości 1 metra, tak? Tak. No to bardzo duża chyba rozdzielczość, bo to chyba w tej chwili... To jest dosyć duże wyzwanie jak na mikrosatelity, więc jest to ambitny projekt. Dodatkowo jest to pierwszy polski mikrosatelita, czyli to jest w klasie satelitów. Ten satelita będzie miał około 60 kg masy. Do tej pory Polska głównie skupiała się na nanosatelitach, czyli satelitach poniżej 10 kg, więc poziom wyzwań jest, powiedziałbym, o rząd wielkości większy przy mikrosatelicie. A ta wysokość orbity jest mocno zajęta, czy to jest taka rzadko używana, ta wysokość? To większość tych niskich orbit ziemskich jest dosyć mocno zajętych. Natomiast myślę, że nie wiem, jak ludzie sobie to wyobrażają, ale to nie jest tak, że metr obok leci drugi satelita. To jest, orbity ziemskie są na tyle duże, że jeszcze się trochę tych satelitów pomieści. Niemniej musimy zacząć myśleć, co zrobić, żeby panować nad ilością satelitów, zwłaszcza tych nieaktywnych. Liczba śmieci kosmicznych też się zwiększa, mimo że rzeczywiście jest, że tak powiem, olbrzymia ta powierzchnia i ta przestrzeń jest, no, wydaje się nieograniczona, ale jednak trzeba uważać na te śmieci. I to chyba też jest jakiś projekt, który polskich naukowców, który oblicza chyba wszystkie trajektorie tych satelitów, które są w tej chwili w kosmosie. Nie wiem, czy pan się orientuje coś na ten temat może? To jest inicjatywa, która się nazywa Space Situation Awareness. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Wiem, że Polska rzeczywiście bierze udział w międzynarodowych projektach i też aktywnie działa na tym rynku, ale więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
No to proszę mi powiedzieć, pani Aniu, jak pani w tej chwili korzysta z Wikipedii? Czy ta encyklopedia, no ona wyparła jak gdyby encyklopedie pisane, papierowe, więc chyba już nie ma pani jak sięgać do tamtych encyklopedii, tylko już to już jest jedyne chyba źródło w tej chwili dla pani, tak, wiedzy? No z uwagi na to, że tak jak już pan wspomniał, ja mieszkam obecnie w Niemczech, ale też przemieszczam się w ramach Niemczech i zmieniam miejsce zamieszkania dość często. Muszę się przemieszczać czasami z bardzo ograniczonym bagażem i z tego powodu też książki, które uwielbiam, jestem molem książkowym. Nie mogę ich zabierać ze sobą, w tym różnych encyklopedii i tak dalej, więc właśnie te digitalne, różne wersje książek i właśnie encyklopedii są moim głównym źródłem wiedzy obecnie. Mm-hmm. No ale nie tylko o tym się pani interesuje, to znaczy nie tylko korzysta pani z Wikipedii, ale również tworzy pani projekty, które na przykład taki tytuł 100 inspirujących fizyczek, które są niekoniecznie dotyczące Wikipedii, ale pomagają chyba wzbogacić hasła w Wikipedii, prawda? Dokładnie. Proszę powiedzieć coś więcej właśnie o tym projekcie. Ja zostałam wybrana inspirującą fizyczką w Niemczech w 2020 roku. I wtedy też Niebieskie Towarzystwo Fizyczne obchodziło taką rocznicę, 175. I właśnie na tą rocznicę wybrano 175 fizyczek i fizyków w Niemczech. Wśród nich właśnie jestem też ja, ale w tym samym roku również Polskie Towarzystwo obchodziło rocznicę stuletnią. I z uwagi na to, że z jednej strony mieszkam w Niemczech, ale też jestem Polską, postanowiłam, że ja też chcę pokazać fajne fizyczki i fajnych fizyków z Polski. I właśnie założyłam taką akcję social media 100 inspirujących fizyczek, w której właśnie chcę pokazywać dużej ilości odbiorców, bardzo ciekawe fizyczki, astrofizyczki, astronomki, geofizyczki. I moim takim pierwszym pomysłem było wydanie książki, ale zdałam sobie sprawę właśnie z tego, że wiele osób już nie korzysta z książek albo nie ma takiej możliwości, aby zakupić książkę. I wtedy właśnie Wikipedia przyszła do mnie jako takie olśnienie, że właśnie te wspaniałe fizyczki i ich wielkie osiągnięcia i sukcesy właśnie mogę pokazać takiemu szerokiemu gronu odbiorców właśnie przez kreowanie właśnie wpisów w Wikipedii. I właśnie w ten sposób docieram, mam nadzieję, że docieram do dużej liczby osób. Mm-hmm. No a jak pani to robi? Bo z tego, co słyszałem, to pani nie edytuje Wikipedii jeszcze. Nie edytuję. Na przykład właśnie Krzysztof mnie w tym wspiera. Ja wyszukuję ciekawe fizyczki, przygotowuję różne informacje na ten temat. Właśnie w takim stylu, jak właśnie w Wikipedii są tworzone wpisy i właśnie później Krzysztof mnie tym wspiera i wpisuje. Jak również odbywają się konkursy co rok w marcu na pisanie nieznanych historii fizyczek, różnych osób, różnych kobiet, w tym właśnie fizyczek. I właśnie w czasie tego konkursu ja też wspierałam tą edycję w 2021 roku na przykład i ufundowałam zestaw NASA Girls. To jest bardzo fajny zestaw kosmicznych pań. Myślę, że Krzysztof zna ten zestaw. Ludzie, którzy fascynują się kosmosem i Lego, też myślę, że znają ten zestaw doskonale. I właśnie osoba, która dokonała najwięcej edycji z haseł, które ja zaproponowałam, dostała taki zestaw. I to jest, nie jest tylko taka kosmiczna nagroda, nie jest taka fizyczna nagroda, ale z drugiej strony też warto o tym wspomnieć, że Maja, która właśnie zaproponowała ten zestaw dla Lego, ona też jest wikipedystką. Aha. Więc ona też właśnie tworzy hasła STEM kobiet, uczy inne osoby, młodsze właśnie pokolenie wikipedystów, jak to robić. 100 inspirujących fizyczek, to wydaje się dosyć duża liczba. Ja nie znam, aż to nie wymieniłbym tak sobie z głowy, no nie wiem, nawet 10. Czy to, jak to teraz przełamać, prawda? Bo to jest coś, co no, do świadomości ludzi no, nie dociera. Trudno jest wymienić. No, można Marię Curie-Skłodowską od razu sobie wyszukać w pamięci. Natomiast pozostałe osoby to tak raczej trudno.
Myślę, że się to dużo zmienia. Myślę, że się dużo zmienia. Ja też na początku miałam takie obawy, skąd znaleźć takie wspaniałe fizyczki. Jednym z pomysłów właśnie było to, żeby zgłosić się do Polskiego Towarzystwa Fizycznego i tam właśnie porozmawiać z nimi, ponieważ do ich grona należy bardzo wiele fizyczek. Ale z drugiej strony zdałam sobie też sprawę, że żyjemy w świecie digitalnym, i Wikipedia i różne inne źródła przedstawiają różne fajne fizyczki i tam można je znaleźć. I zdałam sobie sprawę, kiedy tworzyłam pierwszą taką listę, to było ich prawie 200 i to była taka pierwsza lista. A teraz to już w ogóle idzie im naprawdę w setki, więc i tak jak powiedziałam, ja chcę pokazać fizyczki, astronomki, astrofizyczki, ale właśnie wiele z nich studiowało fizykę i właśnie takie nauki, a później zaczęło rozwijać się w zupełnie innych kierunkach, zostały kobietami biznesu, zajmują się na przykład patentami i to daje bardzo fajną takie podłoże do bardzo wielu różnych karier. A możemy gdzieś znaleźć ten projekt w sieci, żeby do niego dołączyć albo zobaczyć, jakie są efekty? Na razie i głównie skupiam się na Facebooku. Mamy tam stronę 100 inspirujących fizyczek i tam właśnie regularnie staram się pokazywać fizyczki. Na razie jest to tylko jedna taka możliwość. No i można sobie w Wikipedii generalnie szukać fizyczki w Polsce, astrofizyczki w Polsce, astronomki w Polsce, taką kategorię i tam regularnie powstają nowe hasła. To oczywiście w notatkach te kategorie ja dopiszę, żeby słuchacze mogli sobie kliknąć i wyszukać łatwo, bo kategorie właśnie pomagają w tym, żeby znaleźć. Są polscy naukowcy, są właśnie kobiety, które są fizyczkami. Prawdopodobnie też jest oddzielna kategoria stworzona, więc może poszukam tych kategorii i umieszczę w notatkach w takim razie. Ale tworzyła też pani tak. Taki projekt chyba, to się nazywa Kosmos dla dziewczynek, prawda? No jest to takie czasopismo, Kosmos dla dziewczynek, wydawane od bardzo wielu lat, bardzo ciekawe i generalnie pomimo nazwy nie skupia się na kosmicznych tylko tematach, skupia się na bardzo wielu, wielu, bo kosmos to generalnie też można powiedzieć taki space po angielsku, czyli takie miejsce dla dziewczynek. Przestrzeń. Takie miejsce dla dziewczynek. Przestrzeń dokładnie i tam od czasu do czasu są jakieś kosmiczne tematy poruszane, są pokazywane właśnie osoby zajmujące się różnymi tematami kosmicznymi, na przykład kiedyś było wydanie Kosmiczne Sięgaj Gwiazd, które też wspiera merytorycznie i tam była przedstawiona sylwetka dr Kołodziejczyk, której też właśnie wpis na Wikipedii stworzyłam. Gorąco polecam Kosmos dla dziewczynek. To bardzo ciekawe czasopismo. No to przełamuje troszeczkę takie stereotypowe myślenie, że no dla dziewczynek to nie jest kosmos, prawda? To jest raczej, to właśnie chyba to ma na celu, tak? Tak troszkę zaszokować i zwrócić uwagę na to, że dziewczynki też mogą mieć takie marzenia i mogą jak najbardziej je realizować. Dokładnie, dokładnie. Rozmawiałem niedawno w innym podcaście z panią Justyną Pelc, która no fantastycznie właśnie realizuje tę swoją pasję i no, ma nadzieję polecieć w kosmos niedługo i bardzo ciekawymi projektami się zajmuje. To jest czasopismo, w takim razie też możemy je znaleźć w wersji elektronicznej czy w wersji papierowej? Jest papierowy, więc wydaje mi się, że jest bardzo fajne, można kupić pakiety poprzednich wydań. A można też właśnie ciągle kupować te starsze wydania, więc jeżeli ktoś nie miał możliwości kiedy kupić czegoś, to nadal to może zrobić. No i Kosmos dla dziewczynek też jest taki fajny pod tym względem, że dość regularnie zbierane są pieniądze na to, żeby dotrzeć do jak największej liczby dziewczynek, na przykład, które mieszkają w uboższych rejonach, w których właśnie w bibliotekach nie było jeszcze kosmosu dla dziewczynek, właśnie są zbierane pieniądze, aby dostarczyć właśnie im kosmos. No dobrze, a coś pani mi jeszcze opowie o tym projekcie LEGO, który wspólnie z LEGO został zrealizowany, bo mówiła pani, że to ktoś wymyślił i zaproponował, tak, tej firmie, żeby tak, dokładnie. Taki zestaw stworzyć. Każdy może generalnie wymyślić i zaproponować sobie zestaw LEGO.
i umieścić go później na stronie w LEGO Ideas w pomysłach. I wtedy właśnie jest głosowanie, odbywa się głosowanie i jeżeli odpowiednia liczba osób zagłosuje na właśnie taki pomysł, to później LEGO bierze pod uwagę te pomysły i później je realizuje. Mhm. Właśnie jakiś też czas temu właśnie Maja wpadła na pomysł, żeby stworzyć zestaw kobiety NASA, tak zwane hidden figures, tak zwane nieznane kobiety, które dawno, dawno temu brały udział w różnych misjach kosmicznych albo jako inżynierki, albo jako osoby, które poleciały w kosmos, ale których tak do końca nie wtedy nie odbierano jako bohaterki albo jako osoby, o których się mówi. Raczej to panowie w tamtych czasach raczej stali w pierwszych rzędach i o ich sukcesach się wtedy mówiło. No bo kobiety cały czas były w przemyśle kosmicznym, tylko właśnie tak jak pani mówi, nie były widoczne, zdaje się. Tak. Dokładnie. A często nie mamy tego się o nich. Niestety, co uważam, że jest bardzo przykre, ale z drugiej strony możemy pomyśleć o tym, co się na przykład teraz dzieje w ramach tej nowej misji Artemis. Jeżeli patrzymy na bloga, kolejny raz każdy może sobie to zobaczyć, więc nie mówię po prostu o rzeczach, które nie są dostępne dla wszystkich. Jeżeli zobaczymy na blogu ISA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, albo NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, które dotyczą właśnie Artemis, tej misji, tam są różne przedstawione sylwetki osób, które wspierają ten projekt i są to bardzo różnorodne osoby. Różne kobiety, osoby pochodzące z różnych mniejszości narodowych albo religijnych. Ja uważam, to jest wspaniałe, jak się bardzo zmieniło, a jakie osoby pracują przy takich misjach i jakie osoby są pokazywane. Mhm. Teraz chciałbym zapytać pana Krzysztofa, w jaki sposób pan korzysta w swojej pracy albo w życiu takim prywatnym z Wikipedii i do czego panu służy? No ja bym powiedział, że dwojako. Myślę, że moja historia pierwszego kontaktu z Wikipedią jest podobna jak Ani. Pewnie miałem z tym styczność gdzieś w liceum, szukając jakichś różnych haseł po internecie. Nie przypominam sobie, co to mogło być, natomiast dobrze sobie przypominam, jak to wyglądało w trakcie studiów i do tej pory korzystam z Wikipedii w podobny sposób, jako punkt wyjścia do poszukiwań dalszych. Uważam, że Wikipedia może nie zastąpiła encyklopedię, natomiast jest bardzo dobrym odpowiednikiem, moim zdaniem bogatszym z tego względu, że jest aktualizowana i wpisy w odróżnieniu od encyklopedii są obszerniejsze i przede wszystkim odnoszą się do ciągle aktualizowanych źródeł. Więc tak jak ja korzystałem i korzystam do tej pory z Wikipedii, to jako punkt wyjścia w różnych językach. Jeśli coś istnieje po polsku, to zaczynam po polsku, jak nie, to szukam w innych językach, które jako tako znam i szukam źródeł, poszukuję głębszej wiedzy, aż dojdę do tego, do czego chcę. Z drugiej strony, jako wikipedysta, nie tak bardzo płodny, ale kilka wpisów stworzyłem. Jakiś czas temu stwierdziłem, jako inżynier systemów, że nie ma wpisu na temat dziedziny, którą się zajmuję, na Wikipedii. I tak sobie pomyślałem, to kim ja jestem, skoro nie ma wpisu na temat no tak, tej dziedziny, którą się zajmuję na Wikipedii. No nie istnieje, więc stwierdziłem, że trzeba przede wszystkim zrobić wpis i od tego zacząć. Za tym poszło kilka kolejnych wpisów doszczegóławiających tą dziedzinę, którą się zajmuję. Mam w planach kilka kolejnych. Przy okazji nawiązałem taką współpracę z Anią, więc chętnie korzystam w jeden i drugi sposób, czyli jako użytkownik i jako współautor. Mm-hmm. No to, o czym pan mówi, to właśnie no, ta różnica chyba pomiędzy encyklopedią papierową, to ta właśnie, że są źródła podane, że są przypisy w każdym haśle i że kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby te źródła właśnie były, żeby te poszukiwania, o których pan mówi, żeby były możliwe, żeby można było dotrzeć do źródeł, a nie ogłaszać prawdę światu, prawda?
Zdecydowanie. Plus też dużą zaletą Wikipedii jest to, że to jest stworzone przez całą społeczność, która wytyka błędy, poprawia na bieżąco te wpisy, tak aby jakość tych artykułów była jak najwyższa. Coś, czego w drukowanych encyklopediach nie mogliśmy uświadczyć. Mhm. A spotkał się pan właściwie z jakimś problemem, czy miał pan kontakt z innymi wikipedystami, na przykład, nie wiem, że usunęli panu hasło, albo powiedzieli, że to jest nieencyklopedyczne, a tamtego nie wolno, a tutaj proszę tak nie robić. Tak, tak. Miałem taką styczność, zwłaszcza przy tych wpisach, powiem szczerze, dotyczących fizyczek. Spotkaliśmy się z takimi zarzutami, że te wpisy są mało encyklopedyczne ze względu na małą ilość źródeł, też małe znaczenie tych haseł. Tutaj chodziło o osoby, które właśnie fizyczki, które się zajmują różnymi bardzo ciekawymi rzeczami. No więc tak, spotkałem się z czymś takim, wchodziłem w polemikę, ostatecznie te wpisy zostały, więc myślę, że to jest dla dobra ogółu i zawsze można dojść do jakiegoś konsensusu w tym wszystkim. Mhm. No często taki kontakt jest nieprzyjemny, jest odbierany jako taka rodzaj agresji, prawda, i takiego czegoś, co jest bardzo nieprzyjemne. Jak udało się panu to pokonać, takie odczucie, bo to pewnie też panu towarzyszyło na początku? Tak, natomiast zawsze krytyka z czegoś wynika. Ja po prostu się zastanawiałem, to może rzeczywiście ja coś źle robię, co mógłbym zrobić lepiej, może coś uzupełnić i zawsze wracałem do Ani, staraliśmy się dodać jakieś źródła, wyszukać więcej informacji, uzupełnić tak, żeby to miało rzeczywiście znamiona wpisu encyklopedycznego i ostatecznie udawało się przekonać te osoby, że ten wpis powinien zostać. Więc myślę, że to ostatecznie pomimo tej takiej może czasami agresywnej otoczki ma dobre podłoże. Mhm. Jest twórcze. Ona tak może wyglądać właśnie agresywnie, tak może być odbierana, natomiast jest to po prostu suchy komunikat najczęściej, który właśnie, zazwyczaj suche komunikaty są odbierane właśnie bardzo negatywnie, to znaczy emocjonalnie. No, ktoś tutaj mnie atakuje, prawda, i nie podaje jeszcze tak szczegółowo, o co chodzi. Dopiero potem po dłuższym kontakcie, po wymianie zdań, no to wtedy można się dopiero dowiedzieć, o co chodziło tak dokładnie i wtedy można rzeczywiście coś konstruktywnie poprawić. A właśnie, czy dużo mieli państwo takich historii, czy to się zmniejszało z czasem, czy to ciągle jest problem z tą encyklopedycznością? Mam na myśli encyklopedyczność. No to może ja troszeczkę też powiem, bo ja też śledziłam wtedy z wypiekami na twarzy te komunikaty i tę krytykę. Oczywiście było mi bardzo przykro, ale oczywiście wzięliśmy te różne komunikaty pod uwagę i staraliśmy się stworzyć, dodać więcej różnych danych i informacji. Ale z drugiej strony też ja przypominam sobie historię profesor Donny Strickland, która dostała Nagrodę Nobla kilka lat temu z fizyki i ona nie miała wpisu w Wikipedii w momencie, w którym dostała Nagrodę Nobla. Aha. Tworzono jej hasło wielokrotnie i to hasło było wielokrotnie usuwane za brak encyklopedyczności, za brak osiągnięć i dopiero w momencie, kiedy dostała Nagrodę Nobla, zgodzono się, Wikipedia, właśnie osoby, które tworzą Wikipedię, zgodziły się na to, że ona teraz może dostąpić zaszczytu. I ja uważam, że to jest stanowczo za późno, aby pokazywać takie wspaniałe fizyczki, wspaniałe osoby z osiągnięciami w momencie, w którym dostają Nagrody Nobla. I dlatego właśnie bronię rękami i nogami wpisu właśnie dużo młodszych osób, ponieważ no nie wszyscy dostaną Nagrody Nobla, taka jest prawda. I wtedy jest naprawdę stanowczo za późno, kiedy ktoś już kończy właściwie swoją karierę, wtedy dostaje wpis w Wikipedii. A czy mają państwo jakiś pomysł na to, jakby to usprawnić? Bo nie ma takiej definicji encyklopedyczności, prawda, która byłaby... Znaczy są pewne symptomy, które mówią, że to wtedy jest encyklopedyczna osoba, prawda? Na przykład właśnie Nagroda Nobla, że jeśli ma Nagrodę Nobla, no to jest encyklopedyczna z automatu.
jeśli jest profesorem mianowanym, to zdaje się też jest z automatu encyklopedyczną osobą. Jeśli jest posłem na przykład, jeśli jest sportowcem tam w pierwszej lidze piłki nożnej, to też jest automatycznie encyklopedyczny. Czy w przypadku właśnie fizyków nie ma takich kategorii, raczej trudniej rozpoznać, bo w ogóle może to nie jest taka dziedzina, która jest bardzo popularna, prawda? To znaczy to bardzo zmienia nasze życie i bardzo są ważne te odkrycia i naukowcy, którzy zmieniają nasz świat. Ale nie ma właśnie takiej popularności tych osób. Czy myślą Państwo, że można coś tutaj wymyślić takiego, co ułatwiłoby właśnie administratorom kwalifikowanie osób jako encyklopedyczne? No myślę, że nic innego mi nie przychodzi do głowy oprócz tego, żeby po prostu wyszukiwać takie osoby i tworzyć hasła o nich, żebyśmy wszyscy się nauczyli, że takie osoby istnieją, że takie osoby mają osiągnięcia, i tylko w ten sposób będziemy mogli tworzyć te hasła, bo jeżeli są tworzone bardzo już późno w procesie kariery tej osoby, no to nie mamy wtedy szans. A czy jakieś osiągnięcia są takie, które rzeczywiście, no, bo być może administratorzy Wikipedii po prostu nie wiedzą, że na przykład, nie wiem, tytuł doktorski to już powinien być kwalifikowany jako właśnie, że osoba jest encyklopedyczna, a może wcale nie, może dopiero po jakiejś nagrodzie i też te nagrody, które są w świecie fizyków, no to też nie są tak znane, prawda? Więc być może tutaj warto też wymyślić jakąś kwalifikację, czy tego, no bo można też bardzo szeroko pójść, prawda? I każdy, kto skończy studia z jakiejś dziedziny fizyki, no to zostanie uznany za encyklopedyczny, więc to chyba już za szeroko, prawda? To być może już jest za szeroko, ale jeżeli o mnie chodzi i tą właśnie moją akcję, w której przedstawiam fizyczki, to zazwyczaj staram się wyszukiwać osoby, które nie mają tylko tytułu, ale robią coś więcej. Właśnie dostały na przykład jakąś nagrodę. Mhm. Jest to dość wyjątkowe, że osoba z Polski, osoba, która pochodzi na przykład, wywodzi się właśnie z rodziny, w której nigdy nie było takich korzeni naukowych, jest w stanie dokonać czegoś takiego, albo osoba, która też dużo robi dla popularyzacji nauki, tak na przykład Agata Kołodziejczyk, która też występuje w różnych programach, pisze artykuły i różne inne źródła, które są dostępne za darmo, na przykład w internecie. Każdy może z tego korzystać. A na przykład jak zostać analogowym astronautą. Mamy bardzo fajny habitat, gdzie każdy może zostać analogowym astronautą i poczuć się po prostu, jak to jest w kosmosie. Albo właśnie Milena Ratajcza, której też stworzyliśmy wpisy, które właśnie robią coś więcej, nie skupiają się tylko na swojej karierze, na swoich osiągnięciach, więc dla mnie to są takie ważne trzy punkty właśnie, że kwalifikacja, prawda, jakieś nagrody, jakieś osiągnięcia, no i jeszcze coś robienie dla społeczeństwa. No coraz trudniej też nam chyba znajdować też przypisy, czyli źródła tych informacji, bo one często znajdują się w internecie albo są trudno dostępne. Czy udaje się Państwu takie właśnie przypisy i źródła wyszukać? Bo to chyba trudne dosyć. No z uwagi na to, że ja robiłam doktorat, czyli grzebałam w różnych dokumentach, w różnych źródłach, więc gdzieś tam jest to mojej krwi, żeby znaleźć różne dokumenty, różne odnośniki, więc staram się szukać dużo i staram się też pokazywać właśnie w tych postach nie tylko odnośniki, które są typowo naukowe, czyli jakieś, nie wiem, czasopismo Nature, które wszyscy znamy, ale też właśnie jakieś artykuły, które są, nie wiem, na Gazecie Wyborczej albo czy ktoś zrobił jakiś podcast, do którego ktoś może mieć dostęp, czyli taki miks właśnie różnych wpisów, takich bardziej naukowych, ale takich bardziej popularno-naukowych też, które przedstawiają właśnie tą osobę. A jak pani ocenia, czy zmienia się świadomość postrzegania właśnie fizyczek w świecie fizyki, czy to ciągle jest na przykład w Polskim Towarzystwie Fizycznym, prawda? Czy to jest ciągle temat taki, z którym trudno się przebić? Myślę, że jeżeli chodzi o środowisko naukowe, jest dość zamknięte i raczej skupia się na różnych osiągnięciach naukowych. A takie różne inne drogi, które wybrały fizyczki czy astrofizyczki, nie do końca są doceniane, co ja oczywiście rozumiem.
z jednej strony. Z drugiej strony otrzymuję naprawdę bardzo dużo wiadomości, czy spotykam się z różnymi ludźmi na spotkaniach, w których właśnie ludzie mówią o tym, że doceniają coraz więcej właśnie swoje studia fizyczne, albo chcą studiować fizykę, albo w swoim wolnym czasie chcą się zajmować jakimś projektem fizycznym, więc wydaje mi się, że to się dość zmienia. I powiem szczerze, rozmawiając z bardzo wieloma osobami, wiele osób interesuje się fizyką. Chyba coraz więcej, prawda? Tak, coraz łatwiej się uczyć też fizyki, już nie będąc w szkole i na studiach, bo ciągle rośnie nam te zasoby, no również w Wikipedii właśnie, takie zasoby wiedzy, z której można czerpać zupełnie za darmo. No to cóż, mogę życzyć Państwu na dalszą drogę, że tak powiem, tego tworzenia tych haseł o fizyczkach. Czego Państwu brakuje najbardziej? Czego by Państwo potrzebowali? No więc myślę, że możemy zaprosić już Państwa na kolejną edycję kobiet w kosmosie, w fizyce, w inżynierii, które będą w związku z wydarzeniem, które będzie we Wrocławiu. Pierwszy weekend października we Wrocławiu. Tam będą właśnie różne przedstawicielki z fizyki, z kosmosu i ja będę starała się edytować właśnie kolejne nowe posty, żeby była właśnie taka możliwość, żeby też spotkać się z tymi fantastycznymi kobietami, ale również później, żeby coś zostało z tego, że później w internecie był jakiś ślad z nich i z tego, co zrozumiałam, właśnie przedstawicielka Kroteku też tam będzie, firmy, w której pracuje Krzysztof, więc dokładnie, więc też czekam na to, żeby ich spotkać, żebyśmy mogły się powymieniać doświadczeniami, ale żebyśmy też mogły razem stworzyć posty. No nie wiem, czy nasi słuchacze zdążą na początek października, bo nie wiem, kiedy będzie opublikowany ten podcast, ale czy takie spotkania odbywają się cyklicznie, czy to jest pierwszy taki pomysł na razie? Cyklicznie. To co rok we Wrocławiu odbywa się to wydarzenie i co rok ma troszeczkę inny wydźwięk, inny temat, troszeczkę innymi się tematami zajmuje. W tym roku właśnie będziemy się skupiać na kobietach w inżynierii i w nauce. Jak to wydarzenie znaleźć? Jak się nazywa? World Space Week Wrocław. To zapraszamy w takim razie albo w tym, albo w następnym roku. A panie Krzysztofie, coś może podpowiedzieć, jak ten rozwój powinien dalej wyglądać, czego brakuje tutaj, żeby uprościć sprawę tworzenia takich haseł? Ja myślę, że co do w ogóle tej encyklopedyczności, bym powiedział tak. Każdy wpis zabiera trochę czasu. Jeśli ktoś ma czas, jeśli ktoś ma tyle silną wolę, żeby stworzyć jakiś wpis, to znaczy, że temat, na który ten wpis jest, ma znaczenie. Moim zdaniem, jeśli ma znaczenie, to znaczy, że zasługuje, żeby chociaż być umieszczonym w tej encyklopedii. Innym kryterium weryfikującym może być ilość odwiedzin. Równocześnie sprawdzałem, ile odwiedzin mają wpisy, które poczyniliśmy z Anną i to są dziesiątki albo setki. Więc kto sobie znalazł w Wikipedii, kto się wyszukał i z jakiegoś powodu miało to dla nich znaczenie. Więc jak dla mnie, jak najbardziej takie wpisy powinny zostawać, bo czy będą miały znaczenie dla kogoś teraz, czy za 20 lat, kiedy to Wikipedia pójdzie do przodu. Tak jak Ania wspominała, są osoby, które bardzo zasługują, żeby być dostrzeżone, a to jest bardzo dobra formuła. A co do dalszego rozwoju, no ja bym wszystkich zachęcał, żeby zastanowiły się, czy nie mają jakiejś unikalnej wiedzy z różnych dziedzin, na temat których Wikipedia po polsku milczy i poświęciły trochę wolnego czasu i dodały coś. Moja działalność jako autora wpisów spowodowała, że jeden z naszych wspólnych kolegów z Anią podpatrzył ten pomysł po moich wpisach na temat inżynierii systemów i postanowił zacząć uzupełniać polską Wikipedię o wpisy techniczne na temat inżynierii kosmicznej, szeroko pojętej. Więc to też jest zaraźliwe i jeszcze raz wszystkich zachęcam. Myśmy się z Krzysztofem pierwszy raz poznali właśnie przez testa Polskie Towarzystwo Ekspertów Kosmicznych, Profesjonalistów Kosmicznych. Jest nas około 100 osób, które pochodzą z Polski, ale mieszkamy w różnych częściach świata.
i generalnie skupiamy się na tym, aby wspierać polski sektor kosmiczny i uważam, że właśnie tworzenie postów w Wikipedii o osobach pracujących w tej właśnie branży, o tym, czym się zajmują, jest bardzo ważne, aby właśnie szerzyć świadomość o tym, jakie są projekty kosmiczne i jak to jest ważne dla naszego życia codziennego. Wystarczy zaczynać od dodawania przecinków, jeśli znajdziemy, że gdzieś powinien być ten przecinek, a go nie ma. No i z tego, co słyszę, to pan jest inkluzjonistą, czyli jest pan za tym, żeby jak najwięcej treści znajdowało się w Wikipedii. Ja też jestem inkluzjonistą, ale są delecjoniści, którzy hamują te nasze zapędy i w sumie gdzieś tam ta równowaga się chyba utrzymuje. Bardzo dziękuję Państwu za to, że zechcieli Państwo poświęcić czas dla mojego podcastu. Pani dr Anna Chrobry z Bremen i pan Krzysztof Natusiewicz byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.